Czasami, aby zabłysnąć w towarzystwie, robimy masę dziwnych rzeczy, które z czasem powodują moralnego kaca. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak zostać królem imprezy w sposób, który z pewnością nie przyniesie Wam wstydu. Zobaczcie, jak zostać guru kart w oczach Waszych znajomych. Już starożytni Indianie wiedzieli, że karty mają swoją duszę i wykrywają ludzi o dobrym i czystym sercu. Dlatego naturalne jest, że tą sztuczkę zademonstruję Wam ja. Zaraz pokażę Wam, jak za pomocą magii karty przyciągają się do siebie. Oglądajcie. Na początku z talii kart wyciągam 4 króle, 4 damy, 4 walety i 4 asy. Teraz układam je na 4 kubki w rosnącej kolejności. Następnie obracam je rewersem do góry i składam w całość. Słuchajcie, teraz zaproszę kolbę, no bo muszę na kimś wywołać niezłe wrażenie. Chodź kolba, chodź, zrobię. Siemanko. Siemanerko. Słuchaj, widziałeś sekwencję, jak karty były ułożone? Przełóż. Dobra. No, elegancko. Słuchaj, żeby zrobić jeszcze większy moment, jeszcze raz. No i może ja też dołożę coś od siebie, co? Okej. Okay. No dobra, teraz na pewno są przedosowane. Chuchni. Magia. Czysta magia. Słuchajcie, czekacie pewnie na wyjaśnienie tej sztuczki. No i problem jest taki, że nie potrafię jej wyjaśnić. Wystarczy, że przed znajomymi odwzorowujecie to, co robiłem na stole, a wychodzi ona za każdym razem. Tak naprawdę jest to sztuczka o bardzo podstawowym poziomie. Jesteście w stanie ją nauczyć nawet przedszkolaka. Ale spróbujcie, bo wywoła wrażenie na wielu znajomych. Karty do gry to świetna rzecz. Nie dość, że możecie umówić się z kumplami na partyjkę pełną emocji, to jeszcze uprzyjemcie sobie wieczór, prezentując magiczne sztuczki. Zobaczcie, jak wykonać jedną z nich, która nosi nazwę Magiczna Czwórka. Okej, mamy tutaj talię 52 kart. Jest to zwykła talia, nie żadna magiczna, kupiona w zwykłym sklepie z prasą. Tak, jak widzicie, wszystko jest losowo, więc w razie czego weźmiemy to jeszcze raz, przetasujemy dla Waszej pewności, na wizji, na one-shocie. Żeby nie było, oj, prawie mi to wyszło. I teraz dzielimy to na dwie mniej więcej równe kubki i podglądając czwartą kartę tutaj, hop, jestem w stanie Wam powiedzieć, że tutaj czwartą kartą jest siódemka czerwo. Powiecie mi, że to jakaś ściema, więc zrobimy to jeszcze raz. Przetasujemy elegancko. Dzielimy znowu na dwie kubki. I teraz czwartą kartę podglądam sobie na tej kubce, hop, i już wiem, że tutaj mamy dziewiątkę żołędź. Dobra, ostatni raz, żeby udowodnić Wam magiczną moc tej sztuczki, znowu dzielę to na dwie mniej więcej równe kubki i podglądając sobie czwartą kartę na tej stronie, hop, już wiem, że mamy tutaj żołędź, ale damę. Okej, pewnie zastanawiacie się, o co chodzi w tej sztuczce. Już Wam tłumaczę. Dajecie komuś talię kart do przetasowania. Nieważne, co z nią zrobi, przetasuje, przełoży. Talia tak trafi w Wasze ręce. Więc po przetasowaniu, przełożeniu obracacie talię i pokazujecie widzowi czy graczowi, że karty są ułożone losowo. Ważne jest jednak to, abyście na samym końcu zapamiętali tą czwartą kartę od końca. W tym przypadku będzie to siódemka żołędź. Jeżeli złożycie talię, to siódemka trafi na górę. W tym momencie dzielicie sobie kubkę na dwie i musicie wykonać tak zwane oszukane tasowanie. Chodzi o to, aby cztery karty tutaj z góry zostały nienaruszone i nieprzetasowane. Widzicie? Cztery karty zostały. Trzeba to oczywiście wytrenować, ale nie zajmie Wam tutaj dużo czasu na pewno. Pozwalacie komuś przełożyć to na dwie mniej więcej równe kubki. Dalej wiecie, że to jest siódemka żołędź, tak? Ale teraz sugerujecie, że na podstawie czwartej karty z tej kubki, czyli w naszym przypadku będzie to król żołędź, wy go tylko zapamiętujecie, nie pokazujecie go drugiej osobie, odkładacie i mówicie mu, że na tej podstawie jesteście w stanie stwierdzić, że tutaj jest siódemka żołędź, którą już wcześniej zapamiętaliście przecież, nie? Okej, nic dwa razy się niby nie zdarza, robicie to samo z tym wypadku, że tu już wiecie, że król żołędź jest, tak? Więc tasujecie to w taki sposób, aby znowu cztery karty się nie przełożyły, tak? Król żołędź jest czwarty od góry, przekładacie
i mówicie, że znowu, że za pomocą czwartej karty, którą podglądniecie, w tym wypadku mamy tutaj Jacka dzwonka, mówicie, że tutaj czwartą kartą jest Król Żołędź. Jak widzicie, nie ma tu żadnej filozofii, wszystko to sztuka zapamiętywania. Zamiana kart miejscami bez ich tasowania zahacza troszkę o magię. Zobaczcie zatem, jak wykonać prosty trik, który z pewnością oczaruje waszych znajomych. Zaczynamy. No i Abi, wybierz kartę. Te. Mhm. Raz, dwa, trzy. Cztery. Czwarta karta jest twoja. Mhm. Raz, dwa, trzy. Twoja karta. Cztery. Ale ona przyniosła się tutaj. Cały trik polega na tym, że widzowi pokazujecie dziewięć kart, z których ma wybrać jedną. Sekretem jest to, że z tyłu znajduje się dziesiąta karta. Sztuczkę zaczynamy od rozłożenia kart, tak aby jedną ukryć z tyłu poprzez przytrzymanie kciukiem. Kiedy widz dokona wyboru, liczymy, która to karta. Następnie składamy je i odliczając po kolei, kładziemy na stół. Dzięki ukrytej karcie wasz widz będzie zachodził w głowę, jak to możliwe, że jego wybór znajduje się w innym miejscu talii. Spróbujcie sami. Sztuczki z kartami to świetny sposób na zaimponowanie znajomym oraz rodzinie. Dziś pokażę wam moim zdaniem bardzo efektowny trik, dzięki któremu wszyscy okrzykną was karcianym guru. Zapraszam. Na początku przekładam kilka razy talię. Teraz zapamiętajcie te dwie karty. Wkładam je na spód talii, którą następnie rozkładam na cztery równe kubki. Pierwszą i trzecią tasuję ze sobą i to samo robię z drugą i czwartą. Obie kubki przetasowujemy w taki sposób, aby jedna była odwrócona. Pozostało już tylko rozsunąć talię i znaleźć w czerwonej jedną czarną kartę. A w czarnej czerwoną. Cały sekret sztuczki polega na tym, że przed jej wykonaniem musicie talię ułożyć kolorami na przemian. Teraz z góry bierzemy dwie karty, tak aby druga była na wierzchu i prosimy naszego widza, aby je zapamiętał. Następnie wkładamy je na spód talii, po czym możemy jeszcze taką talię kilkukrotnie przełożyć. Całość dzielimy na cztery równe kubki i tasujemy pierwszą z trzecią oraz drugą z czwartą. Jak widzicie, wśród czerwonych kart znajduje się tylko jedna czarna, a wśród czarnych jedna czerwona. Pozostało już tylko obrócić jedną kubkę i przetasować karty. Po rozsunięciu widzimy nasze szukane karty. Wśród czarnych jedną czerwoną, a wśród czerwonych jedną czarną. Z początku wyda wam się to pewnie nieco skomplikowane, ale uwierzcie mi, że po kilku próbach dojdziecie do perfekcji. Magia jest obecna w naszym życiu na każdym kroku. Karciane sztuczki, które sprawiają mi wrażenie, mogą wytworzyć także magię pomiędzy facetem a babeczką. Zresztą, sami zobaczcie. Są z nami dwie ochotniczki, przedstawcie się ładnie. Martyna. Ania. Martyna, tak. Typuję ciebie. Słuchaj, ma taką sztuczkę. Otóż tego asa, tego asa, zamienię w damę, przykrywając go płachtą. Dobra. Wierzysz w to, czy nie wierzysz? Wierzę. Okej, okay, to mam tu asa, żebyś nie myślała, że nie mam jakiejś innej karty. Podciągnę rękawy. Okay. A koleżanka czemu się wstydzi? Słuchaj, mam tego asa. Nakrywamy go magiczną płachtą, która jest zrobiona z koszulki. Znasz jakieś... Fabrak, coś tam? Czary, mary, hokus, pokus. Co? Ta-da! Mówi się, że magia przyciąga płeć piękną. No może nie do końca o to chodziło twórcom tej myśli ludowej, no ale przede wszystkim liczy się efekt. Sami spróbujcie. I jak podobały się wam sztuczki? Piszcie w komentarzach, który z trików sprawił na waszych znajomych największe wrażenie. W przerwie między nauką sztuczek wciągnijcie afterscenę, a jeśli szukacie pomysłów na spędzenie wolnego czasu w ogrodzie, to zerknijcie na kanał Castorama Polska. Do zobaczenia!